Słuchajcie, teraz dogrywam drugą część tego filmiku. Nie wiem, czy to skleję, czy puszczę osobno. Zobaczymy. W każdym razie tutaj zrobiłam takie na próbkę. Nie patrzcie na te końcówki, są po prostu obcięte. Ale z tymi końcówkami musicie zrobić tak, że musicie ją igłą przetkać tutaj przez oczka, żeby się to nie pruło. Mam zrobione trzy takie kwadraciki babuni. Teraz te trzy kwadraciki muszę zszyć w taki sposób, żeby powstała torebka. Każdy kwadrat, z każdego kwadratu zrobimy trójkąt. Nieważne jak go odwrócicie, czy w ten sposób, zawsze wyjdzie trójkąt. I przykładamy do naszego spodu torebki. W ten sposób, tak ma wyglądać torebka. Tutaj dorobicie sobie uszy, albo dokupicie, albo dorobicie. Wszystko zależy od Waszej inwencji twórczej. To powinno zostać hasłem mojego kanału. I teraz co? Słuchajcie, pokażę Wam, jak zszywamy te kwadraciki babuni. A więc tak. Wbijamy się, moje drogie. Do pierwszego. Widzicie? Jakby tu są dwa oczka, nie jakby, a na pewno są dwa oczka łańcuszka. I wbijamy się w to pierwsze oczko łańcuszka. I tak samo wbijamy się tutaj w pierwsze oczko łańcuszka. Tutaj mam taką kolorystycznie dobraną nitkę, żebyście dobrze widziały. To są bawełniane kwadraciki zrobione z bawełny. Natomiast to jest jakaś zwykła szara wełna, żeby po prostu była kontrastująca z kolorem tych bawełnianych. Wkładamy w jeden kwadracik, w drugi kwadracik i teraz tutaj zrobimy sobie pętelkę na tej nitce, którą będziemy zszywać i przeciągamy. Przeciągnijcie tak, żeby nie przeciągnąć tego supełka. Teraz robimy jedno oczko ścisłe, zamykające. Odwracamy sobie teraz te nasze trójkąty i musimy zrobić tak, że ta nitka, którą zszywacie, musi być pod tymi dwoma trójkątami. Musi się znajdować tam właśnie na dole. I teraz co robimy? Wbijamy się pod dwie nitki z jednego kwadraciku babuni i pod dwie nitki z drugiego. Widzicie? Zaciągamy nitkę i przekładamy. Teraz tu sobie musicie regulować, żeby to fajnie wychodziło. Nitka, ta, którą zszywacie, cały czas jest pod tymi trójkątami. I następnie pod dwie z drugiego kwadracika, zaciągamy nitkę, przekładamy przez pierwsze dwie, przez drugie dwie i wyciągamy. I jeszcze raz, może troszkę z bliska pokażę. Przybliżę może ten obraz, jak mi się uda. O, właśnie. Teraz będzie dobrze. Pod pierwsze, pod kolejne z drugiego, zaciągamy nitkę, przeciągamy przez dwie i w ten sposób. I kolejno. Pod dwie, tu może być Wam troszkę trudno i przeciągamy przez wszystkie, widzicie, spadło, przez dwie i przez jedno. I tym sposobem będzie Wam wychodzić coś takiego. Ja Wam to pokażę na wykończonej już torebce, jak to wygląda, ale jeszcze przerobię z Wami ze dwa oczka. Pamiętajcie, że nitka, którą pracujecie, jest pod tymi kwadracikami. Pod tymi kwadracikami. I dwie, kolejne dwie, zaciągamy przez dwie i tak. I jeszcze raz. Tak, tak, tak i tak. Przyciągamy troszkę, żeby to oczko nie było takie rozwlekłe.
Myślę, że wszystko fajnie tam widzicie, a nitka też jest odpowiednio kontrastująca z kolorem tych kwadracików, które tutaj na próbkę Wam zrobiłam. Przez dwie i przez jeden. I kolejno. Dwie. I w taki oto sposób będziemy sobie te niteczki łączyć. Ja Wam teraz zaraz pokażę, jak taka torebka ma wyglądać w całości. Pamiętajcie, że zszywamy te dwa boki. To na początku może być dla Was trudne, więc spróbujcie sobie po złożeniu tych wszystkich, może trochę oddalę, po złożeniu sobie tych wszystkich trzech kwadracików babuni, spróbujcie sobie może tutaj spiąć te boki jakąś agrafką albo jakimś markerem. Będzie Wam wtedy łatwiej, bo najpierw spinamy te trzy boki, kolejno spinamy te, które są z tyłu. Nie pomylcie się. Zresztą jak się pomylicie, można spróć i zrobić od nowa. Tak będzie nasza torebeczka wyglądać. To są takie bardzo malutkie trzy kwadraciki, ale ja Wam tu już pokażę na dużej torebce. Wygląda to w ten sposób. Widzicie tutaj ten szef, którym splatałam, którym zszywałam boki. Torebeczkę możecie podszyć jakimś materiałem, możecie zrobić podszewkę i do tego zróbcie sobie pasek. Ja zrobiłam taki najzwyklejszy, to jest torebka, która będzie służyła na plażę, żeby tu wsadzić jakieś drobne, nie wiem, szpargały typu telefon, typu jakiś krem do opalania, czytnik do czytania czy książkę, co tam kto lubi. I tak wygląda moja torebka. Jak widzicie, to są zwykłe kwadraty. Te kwadraty mają 30 cm, a Wy jaką sobie zrobicie, to naprawdę wszystko zależy od Was. Tutaj możecie sobie dorobić jeszcze połowę i wtedy wyjdzie Wam jakby całkiem inna forma tej torebki, chociaż mi się podoba właśnie taka trójkątna. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, chociaż teraz tą końcówkę to już tak nagrywam. Uwierzcie mi, że trzymam statyw w rękach, żeby Wam pokazać całość tej torebki, bo inaczej się po prostu nie da. Także tak, popatrzcie, jak fajnie prosto bawełniane wychodzą właśnie ten ściek łączący wszystkie te trzy kwadraty. Fajnie to wygląda. Ja zrobiłam taką najzwyklejszy pasek, ale świetnie w tym wykonaniu wyglądają paski parciane. Spróbujcie sobie dokupić może pasek parciany. No i co? Życzę Wam powodzenia. Mam nadzieję, że uda Wam się zrobić taką torebeczkę. Jeżeli zrobicie takie torebki dla siebie czy dla swoich bliskich, słuchajcie, odezwijcie się na Instagramie albo też odezwijcie się po prostu na fanpage'u, na który Was serdecznie zapraszam. Linki wszystkie macie pod filmikiem. Tam jest taki czarny trójkącik. Kliknijcie ten trójkącik, rozwinie Wam się opis. Ja z tego miejsca chciałam Was też serdecznie zaprosić na moją stronę internetową. To jest artizanatarletta.eu. Linka też macie pod filmikiem. Na razie jest to blog. Jest tam parę szczegółów o mnie. Jeżeli ktoś jest nowy, chcecie mnie poznać, zapraszam Was właśnie na tą stronę. Ale myślę, że w niedługim czasie będziecie mogły tam będzie tam na Was czekać dużo ciekawych rzeczy. Między innymi mam zamiar otworzyć tam też sklep internetowy z moim rękodziełem. Zapraszam Was serdecznie za dzisiaj. Pięknie Wam dziękuję. Wybaczcie, że ten filmik w takich dwóch częściach, ale po prostu gdzieś pliki w telefonie, w aparacie gdzieś mi po prostu zniknęły i nie mogłam wstawić za jednym jakby ciągiem całego filmiku. Trzymajcie się i do następnego filmiku. Pa, pa!